Rozdział 18. Na początku września tego roku Borowicz, już jako młodzian dojrzały i cywilny, przybył do Klerykowa z wakacji, niby to w celu załatwienia jakichś spraw koleżeńskich, niecierpiących zwłoki. Ogorzała twarz jego była chuda, wzrok mu płonął. Od wyznania w parku miłości spojrzeniami, bez słów, nie widział Biruty ani razu. Na próżno szukał jej wszędzie, na próżno czatował na rogach ulic, bramie sąsiedniej kamienicy, w parku u ścian gimnazjum żeńskiego we dnie i nocami. Zginęła dlań, jakby się w ziemię zapadła. Wiedział tyle tylko, że jest w Klerykowie i że zdaje na patent dojrzałości. Egzamina, pisemne i ustne, wręczenie świadectw, uczta pożegnalna, zdjęcie mundurów, ostatni dzień i ostatnia noc w Klerykowie, wszystko to minęło dla niego jak nierzeczywistość luźnie tycząca się jego osoby. Wakacje spędził w domu ojca, który zapadł był bardzo na zdrowiu. Marcin musiał prowadzić całkowicie gospodarstwo folwarczne, pilnować sianokosu i żniw. Gdy już wszystko sprzątnął, wyrwał się z domu na kilka dni. Ledwie wysiadł z bryczki, umył się w zajeździe i pędem wybiegł z jego bramy, padł w otwarte ramiona starej przepiórzycy. Babcia rozpłakała się z miejsca. Takiś to ty, Marcinek, taka ta dobroć w twoim sercu. Gimnazjum skończyłeś, patent masz w garści, a do starej, co się tylim si palcem widziała, nie przyszedłeś powiedzieć adiu, fruziu, jadę se w świat? Ładnie to tak, godzi się to tak, a przecie my z twoją matką nieboszczką. Nie było sposobu, Marcin musiał razem z nią iść na uroczystą kawę. Stanąwszy we drzwiach znajomego mieszkania, ujrzał przed sobą radcę Somonowicza, drepcącego po izbie. Staruszek już był całkiem zgarbiony, plecy wygięły mu się w pałąk, w końce długiego surduta, jak opuszczone skrzydła, wiewały z obu stron skulonej figury. Radca posunął się bardzo od czasu śmierci kolegi Grzebickiego. Już teraz nikt prawie nie rozumiał tego, co mówił o przyczynach, powodach i błędach rewolucji 31 roku. Nikt nie akceptował ani przeczył ze świadomością rzeczy. Radca patrzył na Marcina wytrzeszczonymi oczyma i nie poznawał. Nie mam, mruczał. Nie mam, bać pana, wcale nie mam przyjemności. Cóż, radca, znowu wyprawiasz? Zakrzyknęła na niego stara przepiórzyca. Przecie to nasz Borowicz, Marcinek. A, prawda, mamrotał Somonowicz. Przecie to nasz Borowicz, Marcinek. Ale patrzył nań wciąż z niedowierzaniem i sromotnym opuszczeniem dolnej wargi. Dopiero po upływie pewnego czasu nagle krzyknął. Ba, cóż mi gadacie, przecie to jest ten smarkaty Borowicz, Marcinek Borowicz, co tu mieszkał. To pan radca teraz mnie dopiero poznaje? Zaśmiał się przyszły student. Ale bo zwać pana tyle koń wyrósł, że ani sposobu. Patrzcież się państwo, czemuż to znowu mundur zdjąłeś i latasz w cywilnej szacie? Albo to nie czas, panie radco, skończyłem gimnazjum. O, jak mi Bóg miły! Zakrzyknął staruszek. Gimnazjum skończył? No i cóż teraz, do ojca na wieś walisz? Ale gdzież tam, jadę do Warszawy. A ty tam po co? No, na uniwersytet. Jest znowu na uniwersytet. Co ci po tym? Wal na wieś, zajmij się interesami starego. Nie, ja pojadę do Warszawy. Radca odął bezzębne usta, wytrzeszczył oczy i ruszył w swój pochód z kąta w kąt stancyjki. W czasie tej rozmowy za portiery ukazała się panna Konstancja. Borowicz wyciągnął do niej rękę z serdecznym uściskiem. Pannisko, zestarzałe już zupełnie, szepnęło swoje a powinszować i zasiadło w kącie izby do roboty na drutach. Od czasu do czasu panna Konstancja rzucała okiem na barczystą postać Marcina z wyrazem wielkiego smutku. Wszystko na ziemi krzewiło się, mężniało, szło dokądś z furią w życie, oprócz niej jednej, co wrosła w swe miejsce niby drzewo próchniejące. Z sąsiedniego pokoju wysunął się młody przepiórkowski, łysy już jak kolano, przywitał się z Marcinem i siadł w drugim kąciku. Stara przepiórzyca, zarządziwszy, jakie imbryki mają być przystawione, wróciła do pokoju i rzekła: o nas to już pewno wiesz, Marcinek. Cóż ja mam wiedzieć?
No jak to, że nam stancję zamknęli? Pierwsze słyszę. Tak. Kiestro Obriadnikow wezwał mnie do siebie przed 2 tygodniami i zapowiedział, żebym sobie kosztów oszczędziła, bo on nam stancji trzymać nie da, niby katoliczkom. Od tego, powiadał, będą specjalne moskiewki, a następnie jakieś tam internaty. Czy podobna? Rzekł Marcin szczerze zmartwiony. Już my nawet sprzedali, co się dało, stoły, krzesła, lampy. Szukamy mniejszego lokalu, bo po cóż nam taka buda? Staruszka otarła łzę bezwiednym ruchem, jakby spędzała muchę. Internaty, przednia to jest myśl, rzekł Somonowicz. Środek do zaprowadzenia wzorowej karności, należytego rygoru, ale i moskwicyzmu, rzekł Marcin. Co mówisz, filozofie? Moskwicyzmu? Jaki już rezon, a co, wołał, spoglądając kolejno na panią Przepiórkowską, na jej syna i córkę. Ależ tak, moskwicyzmu, mówił Borowicz niezrażony. Nie tylko w klasie, ale i w domu będą uczniowie zmuszeni do mówienia ciągle po rosyjsku. Społeczeństwo nie daje nam przecież żadnych środków ratunku. Społeczeństwo, fiu, więc cóż niby to społeczeństwo? Panie radco, czyż pan rzeczywiście nie współczuje z babcią Przepiórkowską, której nie wiedzieć, dlaczego zamykają stację, choć ją prowadziła uczciwie i doskonale i tym sposobem niweczą środek utrzymania się? Czyż pan rzeczywiście współczuje z brutalnymi fantazjami karierowiczów gimnazjalnych? Warować panu do tego, z czym ja współczuję, krzyczał stary, tupiąc pantoflami. Z nikim, z nikim nie współczuję, skoro mam przed oczyma wolę rządu. Tak, to rozumiem, to wyraźne, a ja inaczej, ja nie mogę znieść, wołał Borowicz, zapalając się do żywego. Starzec odprostował swe wypaczone plecy i patrzał na niego rozognionymi oczyma. A co, masz mleko pod nosem i tyle akurat masz prawa mówić o znoszeniu, co? Nie chcę zresztą gadać ci otwarcie. Ze mną się będziesz spierał, co 60 lat temu? Ja nie patrzyłem ani na rewolucję, ani na powstanie, ale przecież to nie racja, żebym nie miał prawa czuć ucisku, myśleć o nim i opierać mu się ze wszech sił moich. A co, słyszeliście? Krzyknął Somonowicz. Trzeci dziesiątek lat upływa, to jest nasionko. Macie państwo, czy nie mówiłem? Ja to przeczuwałem, ja to widzę. Tu mi włosy wyrosną, jeżeli ty znowu czego nie zmajstrujesz, wołał, podsuwając Borowiczowi do oczu swe zmarszczone ręce. Tu mi włosy wyrosną. Ale to sobie bać pan zapisz w głowie, że ja nie chcę tego dożyć, że nie zgodzę się pod żadnym pozorem na to patrzeć, że w sobie w twoich oczach gołowąsie z pistoletu w łeb wypalę. To sobie zapamiętaj. Po cóż znowu pan radca ma sobie w łeb walić? Pytał zmieszany Borowicz. Po co mam sobie w łeb walić? Bo mam już dosyć. Nie chcę trzeci raz patrzeć, nie chcę patrzeć, słyszeć, czuć. Nie chcę, nie chcę. Ależ o co radcy chodzi? Trąciła się staruszka. O co chodzi? O to chodzi, że nie mam już siły ani przeciwdziałać, ani wstrzymywać, a patrzeć i wszechmocy boskiej po nocach nadaremnie wzywać nie chcę, choćbym miał duszę wydać na potępienie wieczne. Na to wam mogę w tej chwili wykonać przysięgę, że nie chcę patrzeć i nie będę. Wy sobie słuchajcie takiego siewca, ja wam powtarzam 1 000 000 razy, że to jest wróg waszej nacji. Oto ten, który tu stoi. Ech, jużem się nasłuchał tych kabalistycznych przeklęć pana radcy i wiem, co za nimi idzie, rzekł Borowicz, machając ręką. Nie ma o czym gadać. Jest o czym gadać. Ja cię widzę na wylot. Oddaj się w ręce sprawiedliwości. Marcin nie mógł już wytrzymać, to też nie czekając na kawę, co tchu pożegnał się ze wszystkimi. Stary radca wychylił się za nim z sieni i wołał na cały głos. Oddaj się w ręce sprawiedliwości. To ci radzę jak ojciec. Wprost wygwizdował Borowicz, cwałem pobiegł na ulicę Biruty. Gdy się do tych miejsc zbliżał, szedł jak lunatyk. Tyle dni i nocy przepędził w tęsknocie za tym widokiem. Tyle razy budził się z marzeń do rzeczywistej ich nieobecności, że gdy nareszcie dane mu było znaleźć się wśród tych zaułków, poczytywał je za gorączkowe widziadła. Życie swoim trybem toczące się w małych sklepikach, jeszcze mniejszych warsztatach, brudnych i ciasnych mieszkaniach,
Na ulicy i wsionkach było mu drogie i czcigodne jak święty kult, jako umiłowana świątynia samego bóstwa. Szedł noga za nogą i wolno wznosił oczy do szyb pierwszego piętra. O, gdyby ją mógł zobaczyć, gdyby tylko raz spojrzeć. Z dala już dostrzegł, że z okien wyjęte są żaglowe story i firanki, a większość tych okien poroztwierana tak jednostajnie, że z mieszkania wiała pustka. W głębi jednej z sal widać było podwójną drabinę z białego drzewa, zachlapaną olejnymi farbami. Dalej na miejscu pięknych złocieni w białych wazonikach stał garnek z niebieską ultramaryną i sterczący w nim gruby pędzel. Serce Marcina zakuła złośliwa boleść. Ów, jak mówi Hamlet, taki jedynie rodzaj przeczucia, jaki by zmieszał być może kobietę. Pragnąc znaleźć od razu środek ratunku na to gniotące uczucie, Borowicz wszedł w bramę i spotkał tam starą, unurzaną w brudzie stróżkę, która oczyszczała miotliskiem na długim kiju bramę wyjazdową. – Proszę pani – szepnął, wsuwając babie w rękę pół rubla – czy doktor Stogowski teraz przyjmuje chorych? Ten, co tu na górze mieszkał, ruski doktor, to się już wyprowadził, ale przyjdzie na kwaterę to samo doktor, tylko inszy, a teraz nie ma żadnego – rzekła babina, osłupiona z podziwu na widok takiej kupy pieniędzy. – A gdzież tamten? Tamtego przeniesły aże w głęboką Rosję. – Głęboką Rosję? – powtórzył Marcin dygocącymi wargami. – Mówił ta dzieńszczyk. Ordynans żołnierz pełniący służbę przy oficerze, że tam niby ten doktor Stogowski będzie brał lepszą zasługę na jednorała. Tam poszedł. To samo przy wojsku. Ale gdzież to jest? Gadał on to, ale ja nie potrafię wymówić. Jakosik tak jakby Śmierno czy co? A czy to już wyjechali? O, już będzie z pięć niedziel, jak pojechały. A ta panienka córka, to samo? A ino pojechała i ona. Zapłakała se chudziątko, jak przyszło włazić na furę. Jeszcze mi złotówkę wetkła, żem widać sterczała, jako się patrzy przy bramie. Marcin odszedł stamtąd. Nie widział ani jednego przechodnia. Instynktem prawie trafiał z ulicy w ulicę. Z ulicy w ulicę, z ulicy w ulicę. Nie wiedząc o tym, znalazł się u bramy parku. Wszedł tam, skierował na swoją uliczkę i trafił do źródła. Pusto było w tym ustroniu. Kamienne ławki stały tak samo, tylko liście bzu poczerniały, śpiew ptasi ustał. Borowicz siadł na swym miejscu i zmartwiałymi oczyma przyglądał się ławce sąsiedniej. Kiedy niekiedy z wysokich drzew spływał liść zeschnięty, kołysał się na powietrzu i cicho padał między uwiędłe trawy. Kiedy niekiedy za żelaznymi sztachetami dawał się słyszeć łoskot kroków przechodnia po kamiennym chodniku albo w dali okrzyk uczniów bawiących się w piłkę na gimnazjalnym podwórzu. Drżącymi palcami Marcin wyjął z kieszeni kartkę z pismem Biruty i przycisnął do ust siniałych słowa piosenki. Ach, kiedyż wykujem strudzenie oracze, lemiesze z pałaszy skrwawionych. Duszę jego gruchotała boleść, tak głęboka, jakby trzymał na wargach rękawiczkę lub wstążkę wyjętą z trumny. Skąpy orszak myśli snuł się po jego rozbitym mózgu. Było ich coraz mniej. Tylko dwa, trzy pytania wracały ciągle. Po cóż to wszystko ludzie robią? Po co czynią dobrowolnie na złość słabszym spośród siebie dzieciom? Toż to jest pomoc udzielona młodości przez wieki rozum dojrzały? Nic tylko mściwe, obłudne, a umyślne uganie, gdzie się da. Podstawienie nogi, żebyś upadł i żebyś się rozbił, a ty wierzysz, że wykujem lemiesze z pałaszy skrwawionych. Zapłakał w głębi serca. Wtem dał się słyszeć nad nim cichy głos. Borowicz, panie, panie,
Marcin podniósł głowę i zobaczył twarz Radka, wówczas ucznia klasy ósmej, który stał schylony. Szerokoramienny, chudy i śniady chłop wlepił swe siwe oczy w twarz jego i cicho pytał: cóż ci to, Borowicz, cóż ci to? Marcin nie był w stanie rzec słowa, nie mógł patrzeć. Wyciągnął tylko rękę i wspomógł się na siłach, czując uściśnienie kościstej, a jakby z żelaza urobionej prawicy Radkowej.